pójście na to. Już jest popsuty. Ale kurs. Tego chciałem zobaczyć jeszcze. Jednego? Nie. Już mam miękką nogę. To brał nie będę. Tego dużego przekroimy. Wydaje się zdrowe, ale jeszcze przekroję wzdłuż. Coś się z niego wytnie. Więc pozdrawiam i widzimy się w następnych grzybkach. Piękne, grube, pan grzybek. Ta. Tutaj wszystko ślizgie jest po tych ulewach w Norwegii. No nic, przecież się na pół tego wezmę, a nóżkę zostawię. Nóżkę. Taki stój, ale już podmokły. Tutaj widzę, też stoi. Ale też już podmokły, widzicie? Ładnie. Tutaj stoi. Tylko zaczekam. Wszystko się łamie w rękach. Zdrowiutki jest. Nic, szukamy dalej. Może coś znajdę. Raczej na pewno, bo to sezon długo trwa w Norwegii. Bardzo długo. To nic, widzimy się przy następnym grzybie. Widzimy kozaczka. Teraz z daleka się świeci. Ale jaki stan? To się okaże. Zaraz. No, dwa widzę kozaczki. Ślimaczek jest standardowo. To się nic nie zmieniło. Przycinamy. Jeszcze wezmę wzdłuż. Spójrzcie. Grzybek zdrowy. Tylko siedzi w kożuchu. Tutaj jedynie co chyba jest. Jest robak. Odetniemy. Są robaki, ale tylko w kożuchu. Spójrzcie, moi drodzy. Oczywiście, że tego wezmę. I pokażę wam następne. Dwa widzę. Już kozaczki. Trzy. Dwa. Kozaczki mówię. Zobaczymy. Tutaj odepnę łepek. Łepek wydaje się zdrowy. Przetniemy, zobaczymy. Tutaj też obcinam łepek. Też się wydaje zdrowy. Już, kochani, tutaj nic nie widzę, ale jeszcze tutaj wejdę. O, widzę. Tutaj dwa. Ten to chyba robaczywy. I to jak? Ale widzę. Spójrzcie. O, mięciusienki. Obcinam tylko łepek. Łepek zdrowiusienki. Łepek zabieram. I idę dalej. W las. Nic, widzimy się przy następnym grzybku.
pójście, taki malutki wysyp. Tutaj jest jeden. Wejdę w chojniki. O tu. I spójrzcie. O. Same wypadają z ziemi. No też. Ciekawe. Nic, poobcinam łebki i zobaczymy. Wydaje się zdrowym. O, ten mi się nie podoba. Nie. Nie jest zły. Wydaje się zdrowy. Ten to jest za bardzo mokry. Tego nawet nie biorę. Ten. No, łapek się nie oderwał sam od tego, od nogi. Zdrowiusieńki. Tylko są trochę podmokłe po tych ulewach ostatnich. Ale zabieram je. Mam swoją suszarkę. No, tutaj widzę. O. Nie wiem nawet czy wchodzić, bo nie wziąłem gumowcy. Tylko wziąłem zwykłe buty sportowe. No nic, głupi ruch, ale nic na to nie poradzę. Spójrzcie. Ciemne. Ciekawe jak zwierzchu tutaj. Patrzcie, jakie owaczywe. Co z tego, że noga ładna, jak tu jest tragedia. Spójrzcie. Siedzą grzyby w kożuchu. Grzyby mówię. Robaki w kożuchu. O, tego nie zauważyłem. Spójrzcie. No nic. Sprawdzimy w domu. Do następnego. Tam, moi drodzy, mamy muchomory. Widzicie? I tu mamy jednego. Jednego. Obcinamy łepek. Robaczki są. Proszę bardzo, nawet jeden wychodzi. Przetniemy. Ale robaczek jest gdzie? Tylko w nodze. Obcinamy. Spójrzcie. I czysty. Nie wiadomo jak dalej. Bo trafiało mi się takie, że nogę miały zdrową, a przekroiłem w pół. Przekroiłem w pół. Też był zdrowy. Przekroiłem na 4 części i jedna część już była popsuta, bo jakoś dostał się robaczek inaczej jak przez nogę do grzyba, ale nie wszystko stracone, bo 75% grzyba odzyskane jest, jakby nie było. No nic, widzimy się przy następnym grzybku. Ścieżka muchomorów samych. Spójrzcie. Tam. Tu. Dwa. Tu. I tutaj, opatrzcie, ale... O, nie zauważyłem go, ale mu go kopnął. Jest na środku ulicy. Jeszcze ulicy, ścieżki. Odkrywamy. Wydaje się ładne. Nic. Do koszyka. Tylko rzucę tutaj. Patrzcie dalej. Muchomory, muchomory. Muchomory. Tam stoją. Ścieżka muchomorów. Patrzcie tutaj. Spójrzcie.
Same muchomory. To ładnie wygląda na takim ciemnym tle, w takim ciemnym lesie. Muchomory. Następne. Tu. Tutaj dwa. Nic, szukam dalej. O. Kozaczek stoi. Ale jego to już nie biorę. Nic. Patrzę dalej, idę dalej w las. Zobacz, drzewa poprzewracane w tych wichurach. I piękne jeziorko z pomostem. No tutaj w zimę ja wędkuję tutaj spod lodu. No i oczywiście to samo w lato wędkuję, ale w lato to więcej czasu spędzam na grzybobraniu jak na wędkowaniu. No bo wędkować można cały rok. Grzyby można też zbierać cały rok w Norwegii. Ale nie takie jakie bym chciał, ale pokażę wam, jakie grzyby się zbiera w Norwegii w zimę. Nie stoi, ale zrywał go nie będę. Ale ładny, duży. I same trójoki. Same trójoki. Piękny las. Nic, widzimy się dalej.